Ale nagrywasz? No dobra, nie dajcie się zwieść pozorom. Dzisiaj możemy porozmawiać sobie co nieco o organizacji dnia i przede wszystkim o tym, jak sen wpływa na jakość waszego życia i tego, jak funkcjonujecie. Ludzie to zwierzęta nawyku. Tego się nie da oszukać. Każdy z nas pracuje na pewnego rodzaju rytmie dobowym. Wiadomo, są osoby, które są zmuszone do pracy zmianowej, na 3 zmiany, na 2 zmiany i tak dalej, i tak dalej. Oni mają trudniej, więc doceńmy ich trud przede wszystkim. Mówię tu o ludziach typu ratownicy medyczni, strażacy, etc., etc. Ale nie o tym teraz. Chodzi mi o to, żebyście wy, moi drodzy słuchacze, widzowie, spojrzeli na proste rzeczy, jak układacie swój dzień, jak rozgraniczacie czas na swoje potrzeby oraz jak dbacie o to, czy dobrze regenerujecie się z dnia na dzień. Jak zrepytujesz, tak się wyśpisz. Branża suplementacyjna może wam wciskać, co będziecie chcieli, ale jeśli nie będziecie spać, to niestety żadne magiczne pigułki, czy nieważne ile hektolitrów kawy będziecie wlewać w siebie codziennie, niestety, ale nic nie pomoże. Sen, czyli spowolnienie w pewnym sensie funkcji metabolicznych, aby doprowadzić do reakcji regeneracji komórkowych, jest dla nas kluczem. Mówi się o tym od lat, aby spać 8 godzin. No i nie oszukujmy się, to jest bardzo fajna liczba. Ale teraz zastanówmy się, kto z was naprawdę tyle śpi. Więc, jeśli nie macie możliwości zaliczyć pełnych 8 godzin w ciągu doby z racji na najczęściej swoje nawyki i przyzwyczajenia, a nie to, że rzeczywiście jesteście tak zajęci, warto byłoby zastanowić się nad zaimplementowaniem drzemek w ciągu dnia, bądź choćby procesu przypominającego drzemkę albo medytację, czyli aktywne, świadome wyłączenie mózgu, przejście na innego rodzaju pracę fal, tak aby dać ciału troszeczkę odetchnąć. Bardzo ważną rolę pełni w tym sam aparat wzroku. Czytajcie oczy, więc zamknięte oczy będą tutaj naprawdę dużą pomocą. O czym mówię? Ja sam niestety nie śpię tyle, ile chciałbym, powinienem. Jest to związane z tym, że osoby pracujące na własny rachunek rzeczywiście same dyktują swój czas pracy. Problem polega na tym, że mają około 80 do 100 godzin tygodniowo, a nie 40, tak jak każdy, który robi na etacie. I teraz, jeśli jesteście ambitni, wymagacie od siebie więcej, również powinniście tak samo mocno odpoczywać, jak ciężko pracujecie. Inaczej większość waszych wysiłków będzie spełzać na niczym, ponieważ jakość tego będzie stopniowo coraz bardziej spadała do poziomu, aż będziecie żywym zombie, który tak naprawdę funkcjonuje tylko i wyłącznie na odruchach i instynktach tego, do czego jest przyzwyczajony. To nie jest dobre, nie oszukujmy się. Sen jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na nasz poziom energii, na nasz poziom chęci, na nasz poziom motywacji do pracy i tak dalej, i tak dalej. Co prawda mówi się, że motywacja bierze się z działania, ale teraz nie o tym. Jeśli nie wyśpicie się dobrze, wasze ciało będzie próbować szukać tej energii gdzieś indziej. I teraz nie dziwcie się, jeśli zarywacie nocki, śpicie zbyt małą ilość, a w sztuczny sposób próbujecie pobudzać się przez stymulanty typu kofeina albo innego różnego pochodzenia związki chemiczne, na to, że nie dziwcie się tego, że później będziecie szukać śmieciowego żarcia, większej ilości słodyczy albo po prostu będziecie się przejadać w momencie, kiedy śpicie zbyt krótko, bądź wasz rytm jest po prostu poszarpany i ciało niestety nie jest w stanie dostosować się do wymogów, jeśli chodzi o poziom energii. Sam ten mechanizm nie jest wybitnie skomplikowany, ponieważ wiąże się to z aktywnością mózgu i zapotrzebowaniem na glukozę. Problem polega na tym, że ciało wtedy nie będzie w żadnym wypadku patrzeć na to, skąd to czerpie, a będzie szukać tak naprawdę doznań, które wiążą się z sytością i tym poczuciem nabuzowania byciem gotowym do pracy itd. itp. Więc może być to kawa razy 3 albo 4, może być to drożdżówka albo coś tam jeszcze innego dodatkowo słodkiego, co pozwoli na to chwilowe pobudzenie. Ale wszyscy wiecie, co dzieje się później. Dziu, pik.
i niestety spadamy bardzo szybko równie w dół. Więc jeśli jest u Was taka możliwość i uwierzcie mi, po odpowiednim treningu jest to 20-25 minut, które w zupełności wystarcza na to, żeby tą bateryjkę podładować do tego stopnia, że będziecie w stanie funkcjonować przez następne kilka godzin naprawdę na wysokich obrotach. Będąc z Wami szczerym, ja tak funkcjonuję od lat. Wstaję bardzo wcześnie rano, rzędu 5. Pracuję od 7 do 11, 12. Następnie w paśmie dla bezrobotnych, czytajcie 12, 16, tudzież godzinach prezesów. Ucinam sobie drzemkę. 20 minut, 25, czasami 45, jeśli mam taką możliwość i potrzebę. I pozwala mi to na następne godziny pracy z klientami oraz pracę konceptualną, którą wykonuję później w ciągu dnia. Mieć dostateczny poziom energii, także kładę się o godzinie 22, 22.30 i znowuż następnego dnia o 5 rano wstaję i powtarzam ten cykl już przez kilkanaście tak naprawdę lat. Więc nawyki i Wasze przyzwyczajenia będą tutaj kluczem. Ale teraz dalej pomówmy sobie nieco o kwestiach snu, a metabolizmu. Sen bezpośrednio związany jest z kwestiami wydzielania hormonu wzrostu. I teraz nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że po prostu nagle urośniecie. Czy przyładujecie nie wiadomo ile. Hormon wzrostu to jest hormon uwalniający energię, z tym, że ma on specyficzne szlaki, na których funkcjonuje i dzięki temu między innymi osoby, które śpią wystarczającą ilość, nie mają problemów z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, retencji wody, tudzież problemów gastrycznych, czyli wszystkich rzeczy, które będą związane z tym, że niestety nie wyglądacie dobrze, nie czujecie się dobrze i to nakręca negatywną spiralę, która zaczyna ciągnąć Was coraz bardziej do dołu. Zatem prosta, prozaiczna rzecz, jak wyrobienie w sobie nawyku tego, że kładę się o tej samej porze i wstaję o tej samej porze, będzie dla Was jedną z mocniej istotnych rzeczy, jeśli chodzi o zdrowe ciało, dobrą sylwetkę, wysoką produktywność oraz codziennie zajebiste samopoczucie. Więc jeśli macie możliwość zmienić choćby jedną rzecz u siebie, i nie chodzi mi tutaj teraz o trening, to, że macie robić biceps tak, a nie tak, nie, zadbajcie o to, żeby mieć stałą porę, jeśli chodzi o to, kiedy się kładziemy do spania i kiedy wstajemy. Oczywiście każdy dopasuje, dostosuje to do siebie, do swoich potrzeb i możliwości. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że dorosły, sensownie myślący i odpowiedzialny człowiek będzie kładł się wtedy, kiedy może i będzie miał do tego zapas, żeby było to przed północą, a wstawać będzie na tyle wcześnie, aby bez problemu i bez nadmiernego nerwowego pośpiechu wykonać wszystko, co musi danego dnia o poranku i spokojnie udać się w miejsce, gdzie pracuje, bądź zająć się swoją pracą czy zajęciami w domu. Zatem mały, drobny element, który możecie wprowadzić u siebie jako pomocnik do tego, to wiadomo, nastawianie budzików na od do, ale zróbcie sobie jeszcze kolejny przed, jeśli chodzi o sen, tak żeby mieć rzeczywiście sygnał na to, żeby odłączyć, wyłączyć się od rzeczy, chyba że pracujecie przy, nie wiem, chłodzeniu reaktora atomowego i zająć się tym, że rzeczywiście zaczynacie obniżać loty, wyluzowywać się, zajmować wieczorną toaletą i przygotowywać do tego, żeby naprawdę iść porządnie spać. W kwestii organizacji dnia nie chcę rzucać wartościami absolutnymi, ponieważ nie każdy pracuje w wolnym zawodzie. Nie oszukujmy się, mamy inne możliwości, mamy inny rozkład pracy, inny rozkład, jeśli chodzi o to, ile choćby czasu zajmuje mi przemieszczanie się z miejsca od do. Ale jest kilka rzeczy, które moim zdaniem nieodzownie powinny znajdować się u Was w ciągu dnia, a jest to spacer, i będzie to dwa razy po 20, 30, może nawet i 45 minut, jeśli macie na to możliwość. Jakaś forma aktywności fizycznej w formie rozluźniająco, przygotowującej, prewencyjnej. Czytajcie poranny rozruch, czyli to, co tak naprawdę propaguję już od kilku ładnych lat. I kilka razy w tygodniu progresywny trening siłowy, ponieważ jest to, nie oszukujmy się, element, który w bardzo istotnym stopniu wpływa z jednej strony na równowagę naszego układu hormonalnego, z drugiej strony prozdrowotnie na długowieczność i to po prostu ile jesteśmy w stanie czerpać z życia. Dobra ilość snu oraz rytm dobowy, który pozwala mi na to, aby bez zakłóceń
trzymać się swoich założeń, będzie przede wszystkim wpływać na to, że kontrolujecie swoje zachcianki na nietypowe żarcie, będziecie kontrolować, że macie odpowiednio wysoki poziom energii i też głód będzie uregulowany, ponieważ jest to czynnik zależny od tego, jak mózg jest sprzężony z dwoma hormonami, czyli z leptyną i greliną. Zatem, jak widzicie, pozornie prosta rzecz, która w dzisiejszej kulturze pracy na własny rachunek i zapieprzania do odcięcia, niestety jest mocno spychana na boczny tor, a będzie to element kluczowy do tego, żeby móc na coś zapracować, a później czerpać z owoców swojej pracy.